Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 118 odcinek Zarychty na Solo. Drugi tydzień NBA za nami, więc trzeba wręczyć nagrody za ten drugi tydzień, jak co poniedziałek. Dzisiaj nagrody nieco bardziej pokombinowane. Nie będę jechał standardem z tych nagród, które są przyznawane na koniec tygodnia, chociaż jedna czy dwie takie standardowe się w tym moim zestawieniu dzisiaj znajdą. Chciałem Was prosić oczywiście o to, żebyście pisali w komentarzach, jakie dalsze nagrody chcielibyście oglądać, czy macie swoich faworytów jakichś do tych nagród, które już teraz przyznawałem. Tak jak mówię, będę starał się te nagrody na bieżąco wymyślać co tydzień, tak też dzisiaj zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No i zapraszam do odsłuchania. Pierwsza nagroda, jaką mam, to jest nagroda Jeffa Greena Tygodnia. Dlaczego taka? Przede wszystkim Jeff Green jest dla mnie odzwierciedleniem zawodnika nijakiego w NBA. Gościa, który ma ogromny talent, który ma naprawdę duże możliwości, ale gościa jednocześnie, który gra zdecydowanie poniżej tych możliwości. I Jeff Green tutaj ma swojego świetnego naśladowcę. Wydaje mi się, że nawet z czasem ta nagroda może zostać przemianowana z nagrody Jeffa Greena na nagrodę Andrew Wigginsa. Tak, bo o Andrew Wigginsa mi chodzi. Mianowicie Andrew Wiggins jest zawodnikiem, który robi prawie nieadekwatnie niewiele do tego, ile zarabia. No bo Andrew Wiggins ma kontrakt podpisany do końca sezonu 2022-2023. On średnio co roku zarabiał będzie między 29 a 30 milionów, to tam oczywiście na razie jest 27, a w ostatnim roku kontraktu będzie 33. Natomiast Wiggins, no zresztą wiecie o tym sami świetnie, jest po prostu zawodnikiem, który nie spełnia pokładanych w nim nadziei i zainwestowanych w niego pieniędzy. Najprostsza statystyka. Co prawda w tym sezonie Wiggins troszeczkę się poprawił w stosunku do poprzednich rozgrywek, bo rzuca 20 punktów na mecz, 42% z gry i zawrotne 28% trójek. On po prostu dużo rzuca, stąd też te cyferki typu 20 punktów na mecz. Natomiast najważniejsza cyferka, jaka jest, to sprawdziłem dzisiaj, kiedy Wiggins jest na boisku, to Wolves są na remis z przeciwnikami we wszystkich dotychczasowych spotkaniach. Zdobywają tyle samo punktów i tyle samo tracą. Natomiast kiedy Wiggins siada na ławkę, to nagle w przeliczeniu na 100 posiadań Timberwolves są lepsi aż o 15 punktów od swoich rywali. To pokazuje, jakim tak naprawdę wpływ ma Wiggins na ten zespół, czyli żaden. I to też było widać w spotkaniu tym ostatnim pomiędzy Timberwolves a Washington Wizards, w spotkaniu wygranym przez Timberwolves dosyć wysoko i gładko. Natomiast w meczu, kiedy nie ma Karl-Antonego Townsa, to wyobrażałbym sobie, że pierwsze skrzypce przyjmuje zawodnik drugi w kolejności, drugi w hierarchii najlepszych zawodników w drużynie, no a czysto teoretycznie powinien być to Wiggins. Natomiast Wiggins wykorzystał fakt, że grę tak naprawdę robił Jeff Teague, że świetnie grał Robert Covington, Gorgui Dieng i kilku jeszcze innych graczy i wtopił się w tłum. Był po prostu jednym z wielu graczy, którzy zagrali w tym spotkaniu nieźle. Złożyło się to łącznie na zwycięstwo, natomiast Wiggins nie ciągnie tej drużyny, więc pierwsza nagroda w tym tygodniu, nagroda imienia Jeffa Greena, jest dla Andrew Wigginsa. Druga nagroda, jedyna w tym tygodniu standardowa nagroda, jest to nagroda dla zawodnika, który robi postępy. MIP, jakbym miał w tej chwili przyznać, no to przyznałbym Aaronowi Bainesowi, czyli środkowemu z Australii, który przeniósł się w trakcie tego lata z Boston Celtics do Phoenix Suns. Miał być tam po prostu solidnym zmiennikiem dla DeAndre Aytona. Natomiast Ayton postanowił pobrać różne specyfiki, które sprawiły, że został zawieszony na 25 spotkań. No i wyszła szansa dla Bainesa, żeby dostać po prostu większe minuty. Nie dość, że dostał większe minuty, to świetnie się w nich sprawdza. Ogólnie w ogóle polecam Wam oglądanie Phoenix Suns, bo o dziwo jest to dosyć przyjemne na starcie sezonu. Suns mają bilans 4-2, nie pamiętam kiedy ostatnio tak dobrze wystartowali w sezonie, ale na pewno były to lata świetlne temu. No a Aaron Baines jest jednym z zawodników, którzy
przyczyniają się do tego bardzo wydatnie. Baines w tym sezonie na razie, bo tutaj podeprę się statystykami, rzuca 15 punktów na mecz, zbiera prawie 6 piłek, ma ponad 3 asysty i co jest kluczowe, trafia 46% trójek, których oddaje dosyć sporo. I kto mówi, że w wieku 33 lat nie można robić postępu? Oczywiście jak tylko do gry wróci DeAndre Ayton, no to oczywiście minuty Bainesa spadną. Jego rola też zostanie zmarginalizowana do tych kilkunastu minut na mecz, ale póki co Australijczyk świetnie wykorzystuje swoją szansę i bardzo dobrze sobie radzi. Kolejna nagroda. Nagroda imieniu Szpitalu na Peryferiach. Jest to nagroda, którą otrzymują ode mnie Golden State Warriors. Oczywiście za cały stan zdrowotny tej drużyny i nie tylko zdrowotny, bo Tim Kawakami, gość, który zajmuje się Golden State Warriors na co dzień, wrzucił wczoraj tweeta, w którym wypunktował 15 kolejnych zawodników, którzy zagrali chociaż jedną minutę w poprzednich playoffach w barwach drużyny, już teraz San Francisco. I dał informację, co z tymi zawodnikami się obecnie dzieje, więc od dołu. Damian Jones wytransferowany, z tego co pamiętam, to do Atlanta Hawks. Jacob Evans kontuzjowany. Jordan Bell odszedł jako wolny agent obecnie Minnesota Timberwolves. Jonas Jerebko odszedł w ogóle z NBA. DeMarcus Cousins odszedł i jest w tej chwili na liście płac Lakersów. Andrew Bogut powrócił do Australii. Quinn Cook jako wolny agent poszedł do Lakersów. Alfonso McKinney został zwolniony w ostatniej chwili przed samym sezonem, już po okresie przygotowawczym, chyba nawet był w drużynie do ostatniego meczu preseason, jeśli dobrze pamiętam, obecnie Cleveland Cavaliers. Sean Livingston zwolniony z kontraktu i zakończył karierę. Kevon Looney jest w drużynie, ale jest kontuzjowany i też zagrał chyba tylko w pierwszym spotkaniu, a dalej jest poza grą. Kevin Durant, wiadomo, odszedł jako wolny agent do Brooklyn Nets. Andrej Iguodala wymieniony, obecnie na liście płac Memphis Grizzlies. Klay Thompson kontuzjowany, nie wróci aż do wczesnej wiosny, a może nawet dłużej. Steph Curry, złamana ręka w jednym z ostatnich spotkań, 3 miesiące przerwy minimum. No i Draymond Green, który też najświeższy news jest taki, że ma zerwane więzadło w palcu chyba wskazującym lewej ręki, przez co też przez kilka meczów będzie poza grą. Także widać, że w tej chwili, jeśli chodzi o Golden State Warriors, to na parkiecie oglądamy tylko takich zawodników, którzy nie zanotowali ani jednej minuty, albo w ogóle nie było ich w składzie w poprzednim sezonie Golden State. Jedziemy dalej. Kolejny zawodnik, który może kandydować do nagrody MIP, to jest Domantas Sabonis. Litwin wychodzi coraz bardziej z cienia i w tej chwili razem z Malcolmem Brogdonem jest liderem drużyny Indiana Pacers i jest, wydaje mi się, takim faktorem, takim powodem, dla którego Miles Turner może zacząć myśleć o przeprowadzce. Z tego względu, że to o Milesie Turnerze mówiło się, że to ma być zawodnik, który pociągnie tą drużynę do przodu, że to on ma być liderem. Tymczasem Turner nie pokazuje w ogóle takich umiejętności, nie pokazuje w ogóle takich zdolności przywódczych, a Sabonis nie pierdzieli się w tańcu, no po prostu dostaje piłkę, świetnie współpracuje z Brogdonem, kończy spod kosza, rzuca średnio 21 punktów na mecz, zbiera 11 piłek, ma ponad 2 asysty, zaczął z powrotem rzucać za 3 punkty, tak jak w swoich debiutanckich rozgrywkach w Oklahoma City. Trafia na razie, nie za dużo oddaje tych rzutów, bo to jest 1,5 rzutu na mecz, ale trochę już jest. I trafia jak na razie 42% trójek. Trafia też 57% z gry. No i to on jest tym zawodnikiem, który ciągnie to drużynę obok Malcolma Brogdona w sytuacji, kiedy kontuzjowany jest Victor Oladipo, a teraz też na 2 tygodnie wypadł Miles Turner. Więc tu Sabonis jest kolejnym faworytem, kandydatem, może na razie faworytem to nie, ale kandydatem do walki o tytuł MIP. No i wydaje się, że w porównaniu do Bainesa on ma większe szanse, bo on swoje minuty utrzyma, bo od początku sezonu grał razem z Milesem Turnerem w piątce i wcale nie przeszkadzało to nikomu, żeby to właśnie Sabonis występował po prostu obok środkowego. Także to jest dla mnie drugi taki gracz do wyróżnienia. Kolejna nagroda, Primadonna Tygodnia. Długo nie musieliśmy czekać, bo zaledwie do drugiego tygodnia, żeby Jackie McMullan z ESPN
Pani od chociażby świetnej książki o Larrym Birdzie i Magicu Johnsonie napisała informację o tym, jakoby Kyrie Irving już zaczął trochę, może nie świrować, ale w jakiś sposób odpływać w szatni Brooklyn Nets. Pojawiły się pierwsze raporty mówiące o tym, że Irving chodzi swoimi ścieżkami, że wcale nie próbuje z drużyną się trzymać, więc no, długo to nie trwało. Już mu coś tam nie pasuje w drużynie. Liczby na razie go bronią, bo z Irvingiem na parkiecie są zdecydowanie Nets lepsi niż bez niego, natomiast gdzieś jego obecność wpływa negatywnie na drużynę, no bo Nets po poprzednim sezonie, który skończyli w playoffach, przegraną co prawda 1-4 Sixers, ale mimo wszystko w playoffach, teraz no, wydaje się na papierze, że wzmocnili swój skład, bo przyszedł Irving, przyszedł DeAndre Jordan, paru jeszcze innych zawodników, jak chociażby Garrett Temple. I miał być postęp, miało być pójście w górę, natomiast na razie jest bilans 2-4. I nie wygląda to dobrze, tym bardziej, że kilka meczów takich dosyć w głupi sposób przegranych. No natomiast niezależnie od tego, Kyrie jak dla mnie pierwszy prima donna, wydaje mi się, że te włosy będą powracały jeszcze. No, ja zresztą nie byłem fanem nigdy Kyriego Irvinga jako pierwszej opcji w drużynie. No ale cóż, no Brooklyn Nets mieli szansę wyciągnąć tego zawodnika, być może wzięcie Irvinga było konieczne, żeby wziąć też Kevina Duranta, tego nie wiemy oficjalnie, natomiast prawdopodobnie jest na to spora szansa, więc być może w długofalowej perspektywie jest to ruch dobry, który się opłaci i po prostu będzie bardzo dobrze robił dla Nets, tak jak mówię, w dłuższej perspektywie. Kolejna nagroda, negatywna tym razem, szklane okulary tygodnia. Chciałem ją wręczyć sędziom meczów Los Angeles Lakers, też konkretnie dwóch spotkań. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem żadnym hejterem Lakersów, bo podejrzewam, że jeśli słuchają mnie jacyś fani Lakers, to od razu mogliby pomyśleć o tym. To jest głupie, że nie można kogoś skrytykować bez podejrzenia o to, że jest się ich hejterem. No ale chodzi mi o dwie rzeczy. Pierwsza to spotkanie z Memphis Grizzlies, w którym to Anthony Davis, cokolwiek by nie zrobił, to dostawał się na linii osobistych. Sama trzecia kwarta, w której oddał jeden rzut z gry, a skończył tę kwartę z 20 punktami, pokazuje, że tam było trochę nierówno w tej kwestii, plus JaVale McGee powinien być wyrzucony z boiska po jednym z fauli na graczu Grizzlies. Natomiast koniec końców mecz się skończył bardzo dużą przewagą Lakers i gdzieś tam ta rozmowa na temat sędziowania zeszła na drugi plan. Natomiast w spotkaniu kolejnym z Dallas Mavericks no, sędziowie popełnili tutaj ogromny błąd. W ostatniej akcji czwartej kwarty, kiedy LeBron James znalazł w rogu Danego Greena i ten trafił trójkę na remis i w efekcie na dogrywkę, Dwight Howard popełnił faul. To on złapał w pewnym momencie Seta Curry'ego, który no, czy by zdążył, czy by zablokował, czy by przeszkodził Danemu Greenowi w trafieniu tej trójki, nie wiemy, ale faul był, powinien być odgwizdany. Nie było challenge'u, nie było możliwości zweryfikowania, wynik poszedł świat, Lakersi wygrali po dogrywce, być może nawet bez tego zdarzenia, tak? Być może gdyby faul został odgwizdany, może Lakers też jakoś by doprowadzili do tej dogrywki, tego nie wiemy. Natomiast no, niesmak pozostaje, no i też NBA w oficjalnym komunikacie z ostatnich dwóch minut gry przyznała się do tego błędu, że powinien zostać tam odgwizdany faul w ataku Dwighta Howarda. To teraz może trochę lepszych wiadomości, bo ostatnie dwie nagrody były negatywne. Hulk tygodnia, bo takie mam wrażenie trochę tak w tej chwili wygląda w tej lidze Andre Drummond na gościa, który jest za silny dla wielu. Andre Drummond, który zanotował 3 mecze z rzędu na 20 punktów i 20 zbiórek. Notuje w ogóle w tych trzech meczach średnio 23,7 punktu, 22 zbiórki i 3 bloki na mecz. Andre Drummond, który no, najzwyczajniej w świecie wreszcie dźwiga na sobie
ciężar odpowiedzialności, który miał oczywiście nieco słabsze ze dwa mecze, natomiast w tej chwili gra tak, jak się tego od niego oczekuje. Tym bardziej w sytuacji, kiedy nie ma Blake'a Griffina, kiedy na 4 tygodnie wypadł Reggie Jackson, kiedy w ostatnim meczu nie grał też Derrick Rose, no to Drummond musi się wspinać na wyżyny. Oczywiście plusem dla niego jest to takim, że walczy w tej chwili o nowy kontrakt, bo przecież w lato przyszłego roku będzie wolnym agentem i będzie podpisywał nową umowę, prawdopodobnie właśnie z Pistons. I tu pokazuje już w tej chwili Drummond, ile może być warty. Pytanie, jak długo utrzyma tą formę, natomiast na razie jest to świetny okres dla niego. 3 mecze z rzędu 20-20, także ogromne gratulacje dla tego zawodnika. Kolejna nagroda. Tak się zastanawiałem, czy o tym wspominać, bo w sumie zostało to przeorane wzdłuż i wszerz, ale powiedzmy, że tak, czyli walka w kisielu tygodnia pomiędzy Joelem Embiidem i Karlem Anthony Townsem. Powiem wam szczerze, śmiać mi się trochę chce, bo walka walką, ale tam ciosy żadne nie zostały wyprowadzone. Panowie złapali się za nie wiem, karki, zaczęli się próbować obalić, że tak powiem, na ziemię. Jednego odciągnął Jeff Teague, czyli gość, który ma, nie wiem, 1,50 m w kapeluszu. Drugiego odciągnął Ben Simmons, no trochę większy, no ale mimo wszystko. I później cała ta jeszcze szopka na ich kontach społecznościowych, których jeden drugiemu wrzucał, no po prostu dzieci nada. Jak dla mnie naprawdę dzieci nada. Obaj dostali po 2 mecze zawieszenia, jak dla mnie powinni dostać po 3. Z tego względu po prostu, że było to głupie i tyle. Także dla mnie no śmieszne to było. No. Pamiętam czasy innej koszykówki, pamiętam... Nie mówię, że chcę do nich wrócić teraz, no bo wiadomo, bójki na meczach to nie jest coś, co powinno się zdarzać. To, czy chcemy oglądać, to jest inna kwestia. Natomiast no, burza w szklance wody. Kolejna nagroda. Jejku, ile ich jeszcze zostało. Nagroda pod tytułem A mieli tankować, czyli pojedyncze mecze Cleveland Cavaliers, pojedyncze mecze, nawet nie pojedyncze mecze, bo Charlotte Hornets, którym tą nagrodę chcę przyznać, na razie mają bilans 3-3. Wykorzystali oczywiście trochę słabości rywala, no ale to też trzeba umieć, bo w pierwszym meczu sezonu trafili, nie wiem ile tych trójek, ale mnóstwo, 7 chyba trafił PJ Washington, czyli debiutant. Potem zanotowali 2 zwycięstwa, najpierw z beznadziejnymi Sacramento Kings, którzy dopiero się trochę budzą i wygrali 2 ostatnie mecze. Natomiast wykorzystali ten moment, kiedy Kings byli w mega dołku i popchnęli ich na wyjeździe. Wykorzystali też fakt, że Golden State Warriors są tu, gdzie są w tej chwili i ich też pokonali. No i z bilansem 3-3 zasadowią się nawet w pierwszej ósemce konferencji wschodniej. Oczywiście do końca sezonu daleko i nie spodziewam się, że oni się utrzymają tutaj, gdzie są. Raczej będą szorować dół tabeli razem z New York Knicks. Natomiast to jest sporo pozytywów w tej drużynie. Największy pozytyw jak na razie to debiutant PJ Washington, który świetnie wszedł w sezon i gra naprawdę dobrze. To nie są tylko rzuty za 3 punkty, to jest też umiejętność zagrania już teraz tyłem do kosza, wykorzystania przewagi nad rywalem. Parokrotnie to widzieliśmy chociażby w starciu z Sacramento Kings. Do tego fajnie grający z ławki drugoroczniak Devonte Graham, który notuje bardzo dużo asyst, też potrafi trafić za 3. Nieźle wpisujący się w tą drużynę Terry Rozier, który wciąż ma dosyć spore wahania, ale powiedzmy, że na razie specjalnie nie zawodzi. No i zawodnik, na którego dużo mocniej liczę, Malik Monk, który chciałbym, żeby grał dużo lepiej, bo ma na to naprawdę papiery, ale też na razie trochę huśtawka. I to wszystko się odbywa bez obecności teoretycznie najsławniejszego zawodnika drużyny, czyli bez Nicolasa Batuma. Francuz bowiem leczy kolejne jakieś tam urazy i nie gra na razie, natomiast to nie przeszkadza Hornets występować naprawdę nieźle. Kolejna, przedostatnia już nagroda, nagroda renesansu tygodnia. Tą nagrodę otrzymuje ode mnie Dwight Howard, z tego względu, że Dwight Howard był już skreślany. Jak, nie wiem, czy słuchaliście rozmowy Kamila Hanasa z Marcinem Gortatem. Gortat powiedział, że on to by na miejscu Howarda nie przyjął oferty niegwarantowanej. A Howard przyjął taką ofertę niegwarantowaną, no i zapracował sobie na to, żeby być w składzie Lakers na sezon.
i jest z każdym meczem, z każdym tygodniem coraz pewniejszy, coraz lepszy. I w sumie tego można było oczekiwać, bo prawda jest taka, że Dwight Howard poza... Jeżeli w głowie poukładał sobie to jak trzeba, a wygląda, że tak zrobił, jeśli pogodził się ze swoją rolą w drużynie, a też wygląda na to, że to zrobił, to jedyne co mu zostało to otrdzewieć, bo Howard przecież w poprzednim sezonie w Wizards zagrał chyba 6 spotkań czy 8, więc największym problemem dla niego był brak gry. I te minuty Howard dostaje, jest naprawdę solidnym zadaniowcem w tej drużynie, no bo nie ma co ukrywać. Wygrywa coraz więcej minut kosztem JaVale'a McGee. Nie wiem, czy wejdzie z czasem do pierwszej piątki, może zostanie właśnie jako zmiennik, bo wtedy lepiej mu idzie czasami prowadząc drugi skład. Natomiast, tak jak mówię, on już w tej chwili bardzo, bardzo mocno się przyczynia do dobrej gry. Na razie średnio prawie 7 punktów, ponad 8 zbiórek, prawie 2,5 bloku, 73% z gry. W przeliczeniu na 36 minut, gdyby to przerzucić, czyli tą statystykę, którą chętnie się też pokazuje, te statystyki idą jeszcze bardziej w górę. Natomiast to, co Howard daje, to jest przede wszystkim defensywa. On świetnie broni własnej obręczy. To znowu jest ten zawodnik, który... Może nie skacze tak wysoko jak kiedyś, ale znowu sieje postrach przy pobronionej stronie tablicy i tego zdecydowanie Lakers od niego oczekiwali. To jest też coś, czego by nie dostali od DeMarcusa Cousinsa, gdyby był zdrowy. Cousins by oczywiście dał więcej w ofensywie, ale w obronie by tyle nie dał, co daje Howard, więc kto wie, być może to nawet im wyjdzie na lepiej, że Howard jest w drużynie, a Cousins siedzi kontuzjowany. No i ostatnia nagroda bardzo negatywna za pierwszą kwartę wczorajszego meczu, czyli karny kutas dla Miami Heat. No przepraszam, dla Houston Rockets. Dla Miami Heat to wielka nagroda, bo Miami Heat rzucili 46 punktów w pierwszej kwarcie meczu z Houston Rockets ostatniej nocy. Jest to rekord w historii klubu. 32 lata Miami Heat już są w NBA, nigdy nie rzucili w pierwszej kwarcie nikomu 46 punktów. A tu rzucili przeciwko Houston Rockets, podczas gdy Rockets w tym czasie rzucili tych punktów 14, czyli różnica 32 punktów po pierwszej kwarcie. W pewnym momencie ta przewaga 40 punktów chyba przekroczyła nawet. Niemniej no, Houston Rockets po tym spotkaniu zdecydowanie ogromna zjebka powinna na nich spaść. Bo fatalnie to wyglądało i póki co to mocno w kratkę to wygląda dla tej drużyny, także muszą się zdecydowanie poprawić, ale z drugiej strony poprzedni sezon też zaczynali tak sobie, a później z czasem to poszło w górę. Okej, to tyle na dzisiaj. Wyszło 22 minuty, więc całkiem nieźle. Dzięki za wysłuchanie 118 odcinka Zarychty na Solo i zapraszam Was na kolejne. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.